Szanowni Państwo, chciałem Państwu przedstawić kilka informacji związanych z ostatnimi wydarzeniami, które mają miejsce na Białorusi, z tym, co z interwencjami, które podejmuje pan prezydent, prowadzi odpowiednie rozmowy. Jesteśmy oczywiście w pełnym kontakcie z rządem, z panem premierem, z ministrem spraw zagranicznych. To jest oczywiste, z naszą placówką dyplomatyczną, z naszą placówką konsularną. Ale oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Sytuacja, z którą się spotykamy na Białorusi, no, jest absolutnie nieakceptowalna, to trzeba sobie powiedzieć. Szanowni Państwo, pan prezydent dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami rozmawiał z sekretarz generalną OBWE, panią Helgą Schmidt, i poprosił panią Helgę Schmidt o to, żeby ta sprawa została jak najszybciej wniesiona na agendę OBWE. Oczywiście pan prezydent przedstawił nasze stanowisko, sytuację mniejszości polskiej na Białorusi. Pan prezydent precyzyjnie poinformował także, jaka jest sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce, która jest oczywiście bardzo dobra. Poprosił także panią Helgę Schmidt, żeby ta sprawa została szybko wniesiona na agendę OBWE. I tutaj apel do prezydencji szwedzkiej, aby ten temat został bardzo szybko przez prezydencję szwedzką wsparty i także omówiony. Jeszcze dzisiaj pan prezydent będzie rozmawiał z komisarzem do spraw mniejszości OBWE, także o tej sprawie, ale pan prezydent będzie także rozmawiał z panią prezydent Estonii. Estonia w tej chwili jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, stąd ta rozmowa z panią prezydent, stąd będzie prośba do pani prezydent, ażeby za pośrednictwem Estonii ta sprawa została także wniesiona na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, o godzinie 16, czyli za kilkanaście minut dosłownie, pan prezydent w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z szefami służb specjalnych. Będzie ta sprawa także jeszcze wnikliwie omówiona i przedstawiona przez szefów tych służb. Dzisiaj na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlimy specjalną iluminację wspierającą Polaków mieszkających na Białorusi. Pan prezydent zaprosił także do Pałacu Prezydenckiego, takiego spotkania w najbliższych kilku dniach dojdzie, także szefów Związku Białorusinów w Polsce, żeby pokazać przede wszystkim to, jak te rozmowy i te relacje mogą być dobrze, na dobrych fundamentach zbudowane. Oczywiście o wszelkich inicjatywach, które będziemy podejmowali, które będzie podejmował pan prezydent, będziemy Państwa niezwłocznie informowali. Dziękuję bardzo.